Szukając informacji na temat resetu z XIX wieku, znalazłam taką nową książkę na Polonie. Rozprawa o aerolitach, czyli deszczu kamiennym, podana Wydziałowi Filozoficznemu Sekcji Matematyczno-Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu dostąpienia zaszczytu doktora filozofii. Ciekawe, doktor filozofii, a pisze o meteorytach. Może to jest coś inaczej wciśnięte. Wydane w Kielcach. Proszę. Makulski Franciszek. Nie wiadomo, kiedy się urodził, to jest ciekawe, ale umarł w 1853. No dobrze, co my tu mamy? Działy się wtedy różne rzeczy na niebie i on to opisuje. Skoro napisał o tym książkę, to wydaje się, że działy się rzeczy inne niż zwykle. Zobaczmy, co się działo. Trafia się także śnieg zafarbowany, jaki widziano w roku 1810, dnia 17 stycznia, na górach Piacenza, to chyba Włochy. Ten z początku był biały, po kilku uderzeniach piorunu czerwony, nareszcie od pierwszczy powrócił białości, a woda stopniałego była także czerwona. W roku 1816, dnia 15 kwietnia, trafił się śnieg ceglasto-czerwony na górze Tonale i innych miejscach północnych Włoch z czerwonej chmury. To chyba mogło być od jakiegoś wulkanu. Osad wody tego śniegu był proszek ziemny, delikatny, lekki, w dotknięciu nieco tłustawy, koloru ciemnoszarowego, zapachu gliny, kwaśno ściągającego smaku, aż do magnesu, najmniej nieprzyciągany, czyli był niemagnetyczny. Rozbierając ten proszek, znaleziono na 26 gramach krzemionki 8, żelaza 5, ziemi ołunowej 3, wapna 1, kwasu węglowego 0,5, siarka 1,4, oleju tłustego 2, gazu węglowego 2, wody 2, strała zaś 2,1,4, nie wiem co to jest. Zobaczcie, jak się kiedyś pisało, być. Być to mogła magnezja lub chrom, lecz ich nie poszukiwano ściśle. O podobnych wspominają także pisma periodycznie z lat 813, 14 i tak dalej w różnych europejskich krajach, czyli to trwało dosyć długo. 6 lat opadał pył z gliną. Również deszczu piaszczystego zaprzeczyć nie można, mając dostateczne tego fenomenu po różnych miejscach dowody. I tak w Belgradzie 318 roku Hegiry spadł na dachy domów znaczny i tam nieznany czerwony piasek, poprzedzony czerwonym w części niebem. Podobnież było w Genewie w 1744 roku, a w 1749 na Morzu Atlantyckim, na 9 mil od stałego lądu, który trwał przez 10 godzin ciągle bez najmniejszego wiatru, poprzedzony mocną jasnością. Ostatni wypadek przekonywa, iż mylnie byśmy przyczynę tego wichrom lub innym przypisywać chcieli burzom, kiedy to wśród morza, przy spokojnym niebie mogło się zdarzyć, czyli była piękna pogoda i nagle był błysk i nagle opadała glina z piachem. Widzicie? Coś jest dziwnego. Są jeszcze... i to się nie działo raz. To się działo regularnie i prawdopodobnie dlatego było nieopisywane jako wielki kataklizm, ponieważ to po prostu opadało równomiernie co roku, wielokrotnie, w różnych częściach świata, a na pewno Europy. Kiedy ostatnio wam spadła glina na głowę i piasek? A wtedy spadało co roku. Są jeszcze, prócz wymienionych fenomenów ciał stałych i ciekłych, fenomena zdarzające się w stanie rozprężliwym, czyli powietrzno-wzorym, jakimi są mgły grube, różne, zafarbowane i materia jakaś, która rozlana zaciemnia zupełnie widnokrąg. To zdarza się najczęściej podczas wielkich upałów, suszy lub przed trzęsieniem ziemi. Mgła przed trzęsieniem ziemi? Podczas upałów? Wyobrażacie to sobie? A to był początek XIX wieku. Dziwne rzeczy się działy. Wyłożywszy różne okoliczności przy spadaniu, czy przepraszam, to chyba był początek, połowa XVIII. No ale nieważne, widać, że to trwało od połowy XVIII wieku i trwało jeszcze na początku XIX. Ciężko mi ocenić, o czym on pisze.
Dokładnie. Wyłożywszy różne okoliczności przy spadaniu aerolitów, uważane i inne podobne do nich fenomena ogniste, przystąpmy teraz do mniemań, za pomocą których fizycy usiłują naznaczyć początek i przyczynę deszczu kamiennego. Dwa te przypuszczenia, że kamienie spadające, czyli aerolity, albo są obce naszce z Ziemi, naszej Ziemi, albo z niej pochodzą, podzieliły fizyków na cztery następujące klasy. Do pierwszej należą kosmiści, czyli usiłują nadać im początek w przestrzeni ogólnej świata, bądź one z chaotycznej materii, bądź z oderwanych części, jakiego planety powstają. Do drugiej lunaryści, czyli selenicy, którzy je mają za wyrzuty wulkanów księżycowych. To wulkany były czynne na Księżycu w XIX wieku. Może coś tam z tego, może było coś widoczne, że jakieś ognie strzelały z Księżyca. Teraz już nie strzelają. Do trzeciej atmosferyści, podług których tworzyć się one mają z cząstek atmosferycznego powietrza lub nieznanym wprawdzie sposobem. Do czwartej na koniec telluryści, którzy przypuszczają, że to są części Ziemi oderwane, wzniesione nieznaną jakąś siłą i padające znowu na jej powierzchnię. No i tam dalej o tym pisze. To jest wewnętrzna strona. Możecie to sobie znaleźć na Polonie, pobrać w PDF-ie i przeczytać. Nie będę tu wszystkiego czytać, bo jest pisana trudnym językiem jeszcze, takim niewspółczesnym. W każdym razie pan Franciszek Makulski był nauczycielem fizyki i zoologii Szkoły Wojewódzkiej w Kielcach i chciał zostać doktorem filozofii. Nijak to się ma do aerolitów, a jednak widać, że można było napisać w ten sposób doktorat. W każdym razie wydrukowano to w 1820 roku. Szukajcie książek z początku XIX wieku albo przełomu XVIII i XIX, tam mogą być ciekawe rzeczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy tabelkę z częstotliwością spadania aerolitów i kul ognistych. To jest ważne. Kul ognistych, pamiętajcie. Zobaczcie, że to było rocznie i to było coś, co on przepisał od pana Chladni. Ciężko mi powiedzieć region, ale to chyba było na rejon zachodnioeuropejski. Tu 4, tu kule ogniste 6. Zawsze było kilka rocznie kul ognistych. Co to były za kule ogniste? Nikt nie potrafił wytłumaczyć, skąd one się biorą. Po prostu były. No aerolity, czyli te opady różnych rzeczy, które się zdarzały po kulach ognistych. Im więcej kul ognistych, tym więcej, widzicie, aerolitów. Czyli tak jakby coś spadało, rozwalało się i potem opadało w formie piachu lub gliny. I zobaczcie, co roku praktycznie coś się działo. Co roku, co roku, co roku, co roku, co roku. A tutaj było nawet 10, ale tylko jeden areol. Możliwe, że tutaj opadło po prostu jeden duży. Niestety nie podawano czasu, tylko liczbę. Rozbiór tych kamieni. Aha, rozbierano kamienie i tutaj macie, z czego one się składają. Z żelaza, niklu, krzemionki, talku, żelaza. Znowu tu niklu, nie do kwa. Nie wiem, o co chodzi. Co tu jeszcze jest? Aha, i tutaj znowu jakieś sieny. Tutaj chemik by pewnie miał więcej do powiedzenia. O, ale jest tutaj o bryle żelaznej odkrytej na Syberii. Ważyła 1600 funtów. A, świętość spuszczoną z nieba. Ciekawe, dlaczego świętość? O co chodzi? Tu znowu jej badanie. Tutaj też na następnej stronie są kolejne badania. Przeważała krzemionka. Nie znajduje się przeto w nim ani siarka, ani nikiel, ani żelazo w metalicznym stanie.
Czyli to po prostu było w jakiejś związanej formie. No, tutaj by się powinien ktoś wczytać, kto się na tym zna. Może powinniśmy o tym zrobić stream i to przeanalizować. Brakuje mi rady Menesa. No, w każdym razie możemy tutaj dużo rzeczy przeczytać. Widzicie, że to jest duże. To jest praca doktorska. Bardzo porządnie wszystko jest zweryfikowane w sposób naukowy. Ja to tylko znalazłam i powielam. Nie czuję się dostatecznie wykształcona, by to zanalizować, ale może ktoś ma wykształcenie odpowiednie, geologiczne i będzie mógł na ten temat coś więcej powiedzieć. Także nagrywam ten film tylko po to, żeby was zainteresować tematem i może coś tam znajdziecie. Na pewno ciekawy jest ten fragment o tym, że to spadało praktycznie co roku i była to często glina i piach. I nie był to jeden opad, ale równomierny opad co roku, co roku, co roku. I było to połączone z ognistymi kulami. I naukowcy ówcześni nie wiedzieli, skąd to się bierze. Były, pamiętacie, cztery ugrupowania, które się nawzajem zwalczały, czyli nie było to wcale takie oczywiste.